Bóg pozwala nam spojrzeć dzisiaj do swojego słowa i ma nam poprzez to słowo do przekazania niezwykle ważne rzeczy. Otwieramy Ewangelię Jana, rozdział 13 i czytamy od wersetu 21. Po tych słowach Jezus, wstrząśnięty do głębi, oświadczył, mówiąc: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Wtedy uczniowie spojrzeli po sobie w niepewności, o kim mówi. A jeden z jego uczniów, którego Jezus miłował, siedział przy stole przytulony do Jezusa. Skinął więc na niego Szymon Piotr i rzekł do niego: Zapytaj, kto to jest, o kim on mówi? A on, wsparłszy się o pierś Jezusa, zapytał go: Panie, kto to jest? A Jezus mu odpowiedział: To jest ten, któremu ja podam umoczony kawałek chleba. Wziął więc kawałek, umoczył go i dał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona. A zaraz potem wszedł w niego szatan. Rzekł więc do niego Jezus: Czyń zaraz, co masz czynić. Ale żaden ze współsiedzących nie zrozumiał, po co mu to rzekł. A ponieważ Judasz był skarbnikiem, mniemali niektórzy, iż Jezus mu rzekł: Nakup, czego nam trzeba na święto, lub żeby coś dał ubogim. On więc, wziąwszy kawałek chleba, natychmiast wyszedł. A była noc. Straszne słowa. Przed naszymi oczyma rozgrywa się tragedia człowieka, który ostatecznie postanowił opuścić Jezusa, opuścić swojego mistrza i pójść własną drogą. W tej historii nie mniejszą tragedią jest fakt, iż obserwujący to wydarzenie uczniowie, czyli pozostałych 11, nic z tego nie zrozumieli. Wyraźnie czytamy, że najpierw dopytywali się, o kogo chodzi. Później, kiedy Jezus zgodnie ze swoją zapowiedzią wskazał po prostu tego człowieka, to oni nadal nie rozumieli. Nie przyjmowali do wiadomości. Nie przyszło im do głowy, że to może być Judasz. Byli przekonani, że Jezus mu zlecił po prostu pójście na zakupy. Kochani, jak ludzie potrafią być ślepi, nieprawdopodobnie ślepi. Nawet ci, którzy przebywali blisko Jezusa, byli ślepi. Ja wiem, że podniesie się w tej chwili argument, że oto ci ludzie nie mieli jeszcze Ducha Świętego. Tak? To prawda. Ale często się nad tym zastanawiam. I myślę, że to jest dość nietrafiony argument jednak. Ponieważ Jezus, zapowiadając przyjście Ducha Świętego, powiedział bardzo wyraźnie, że On przyjdzie w Jego zastępstwie. W Jego zastępstwie. A to oznacza, że wtedy, kiedy On jest pośród tych ludzi, wtedy, kiedy On jest pośród swoich uczniów, to jest tam jako Bóg. Tak, jest to Bóg, który sam siebie ograniczył. Zgoda. Ale jest tam jako Bóg. I ma wpływ na to, jakimi ludźmi są ci, którzy go otaczają.
Więc nie można wszystkiego usprawiedliwiać tylko tym, że ci ludzie nie mieli Ducha Świętego. Moi kochani, ile razy my się usprawiedliwiamy? Ile razy my pozostajemy ślepi i głusi na to, co oczywiste? Jezus powiedział wyraźnie: jeden z was mnie zdradzi. No i podniósł się rumor, bo to Piotr prosi Jana, który siedzi najbliżej Jezusa: zapytaj, o kogo chodzi. Wszyscy byli w niepewności. Jeden patrzył na drugiego. No, chyba nie patrzyli ze zbytnią pewnością siebie. Raczej z podejrzliwością, no bo przecież mistrz powiedział, że ktoś jest zdrajcą. Jezus mówi: biorę do ręki chleb, maczam go w misie i podaję go zdrajcy. I zrobił to na ich oczach. I podał ten kawałek chleba Judaszowi. Co więcej było potrzebne, żeby uznać, że Jezus wskazał zdrajcę? To, co czytamy w tekście, pokazuje, ale żaden ze współsiedzących nie zrozumiał. Nie zrozumiał. Często spotykamy się z sytuacjami, w których Biblia wyraźnie wskazuje na to, w jaki sposób powinniśmy postąpić. Kiedy Biblia wyraźnie wskazuje nam, co powinniśmy powiedzieć, o czym powinniśmy zaświadczyć, jaka powinna być nasza postawa, dotyczy to wszystkich dziedzin naszego życia, dotyczy to funkcjonowania Kościoła, dotyczy to naszej osobistej świętości i odpowiedzialności za nią. Ale jakże często ludzie wierzący nie postępują zgodnie z tym, czego uczy Boże Słowo. Jakże często słyszymy takie oto stwierdzenia: nie, to jest niemożliwe, nie, to nie wchodzi w rachubę, to jest zbyt trudne. Patrzymy na ludzi, którzy dopuszczają się przestępstw, duchowych przestępstw, oczywiście o tym mówię. I ci ludzie bezkarnie wykonują nadal swoją działalność, a niektórzy patrzą na nich, mówią, ale to jest niemożliwe, żeby oni to robili, chociaż robią to na ich oczach. Muszę wam, kochani, powiedzieć, że nasze osobiste przekonania nie mają żadnego znaczenia. Możesz mieć przekonanie, jakie chcesz. Twoje przekonania nie obchodzą nikogo. Twoje przekonania są twoje. I zwykle, kiedy mówimy o przekonaniach, to mówimy o czymś, co mieści się w naszym sercu. Czyż Biblia nie ostrzega nas przed naszym sercem? Czy Biblia nie ostrzega nas przed tym, że nasze serce nas oszukuje? Tak, oszukuje nas, bo przekonania są zbudowane na uczuciach, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Jesteśmy negatywnie ustosunkowani do pewnych okoliczności, do pewnych ludzi, do pewnych zdarzeń, lub pozytywnie do pewnych ludzi, okoliczności i zdarzeń. Nie zastanawiamy się, czy nasza postawa jest właściwa. Ale jeśli Boże Słowo mówi, że moje przekonanie jest w konflikcie z tym, czego ono naucza, to moje przekonanie przestaje mieć znaczenie. Powiedzcie mi, kto jest przekonany,
Kto jest przekonany do tego, żeby dla Chrystusa opuścić swoją matkę, swojego ojca, swoje dzieci, swoją rodzinę, męża czy żonę? Kto jest przekonany, żeby tych ludzi ze względu na Chrystusa mieć w nienawiści? Nie ma takich ludzi. Nikt przy zdrowych zmysłach nie ma takiego przekonania. Wręcz odwrotnie. Jest przekonany, że to nie wchodzi w rachubę. Ale Boże Słowo mówi, że jeśli chcemy pójść za Chrystusem, a jest pewien konflikt wynikający z tego, że rodzina jest przeciwna, to Boże Słowo mówi, że mamy słuchać naszych przekonań? Nie, ono mówi, że mamy mieć w nienawiści własne przekonania. W nienawiści to, co jest tak cenne w sferze naszych uczuć. Mamy pójść prostą drogą za Chrystusem. Dlaczego? Bo Słowo Boże sobie tego życzy. Kończy się wszelka dyskusja. Wszelka dyskusja. Druga niezwykła rzecz, która jest tutaj poruszona. Judasz. Judasz, człowiek, który był skarbnikiem. Wiemy z innych fragmentów Bożego Słowa, że Judasz w oczach Jezusa był złodziejem. Kradł po prostu pieniądze, które w imieniu Jezusa i pozostałych uczniów jako skarbnik gromadził i wydawał. No ale był ciągle z tymi uczniami. Wtedy, kiedy Jezus wysłał swoich uczniów po dwóch, zapewne pamiętamy to, wtedy, kiedy dał im moc uzdrawiania, wyganiania demonów, przecież również Judasz poszedł. Nie mamy żadnej informacji o tym, żeby był wyłączony z tej eskapady. I kiedy wrócił, to tak samo jak pozostali uczniowie, był niezwykle podekscytowany i mówił to, co przeżył. Demony wychodziły, ludzie byli uzdrawiani. Judasz mógł powiedzieć, moje oczy to widziały, moje uszy to słyszały, moje ręce tego dotykały. Przez prawie 3 lata przebywał z Jezusem. I chociaż knuł przeciwko Jezusowi, nic złego mu się nie stało. Ale oto teraz widzimy tragedię tego człowieka. Jest napisane, że on wziął ten kawałek chleba, który podał mu Jezus i natychmiast wyszedł. I to jest przedziwne, ale to zdanie kończy się takim krótkim stwierdzeniem. A była noc. A była noc. Coś niesamowitego. A była noc. Wcześniej, w 27 wersecie przeczytamy, że kiedy podał ten kawałek chleba Judaszowi i ten go wziął, to wszedł w niego szatan. W Judasza wszedł szatan. Czy dziwimy się, że znajdujemy tu takie stwierdzenia, była noc? Tak, najprawdopodobniej było to już po godzinie 18:00. A to była ta pora, kiedy w Izraelu już była noc. 12 godzin dnia, 12 godzin nocy. Taki był podział. Ale to nie miało żadnego znaczenia, która była godzina. Natomiast w tym duchowym wymiarze to miało ogromne znaczenie. Była noc, ponieważ szatan wypełnił wnętrze Judasza. I tu dochodzimy do rzeczy niezwykle ważnej, kluczowej. Możesz być człowiekiem, który nawet grzeszy, ale jeśli jesteś zbawiony,
Jeśli jesteś pod opieką Chrystusa, jeśli jesteś częścią Jego ciała, czyli Kościoła, jeśli jesteś pod autorytetem duchowym Chrystusa i Kościoła, szatan nie może ci nic zrobić. Nic. Nawet wtedy, kiedy gdzieś w głębi swojego serca knujesz zdradę. Dopóki jesteś tam, gdzie jest Chrystus, tam diabeł nie może ci nic zrobić. Ale przyszedł taki moment, kiedy Judasz już zdecydował. Można powiedzieć, że był na tej wieczerzy tylko kurtuazyjnie. Być może tylko po to, żeby wybadać, kiedy się zakończy i kiedy będzie mógł ostatecznie zarobić na te 30 srebrników, wydając Chrystusa. Jezus to wiedział. Jezus wiedział, że zdrada już się dokonała. Wtedy, kiedy Judasz wziął do ręki chleb, który wskazywał na niego jako zdrajcę, ostatecznie zerwał z Chrystusem. A szatan tylko czekał na to. I wszedł w niego. I w życiu tego człowieka rozpoczęła się noc, która już się nigdy nie skończyła. Kilka dni później ten człowiek już nie żył. Powiesił się. Nie był w stanie pogodzić się z tym, co sam zrobił, co sam sprokurował. Można powiedzieć, że sam na siebie wydał wyrok i sam ten wyrok na sobie wykonał. Chciałbym się zwrócić do wszystkich, którzy tak beztrosko traktują swoją społeczność z Chrystusem i społeczność z Kościołem. Możecie myśleć, co wam się podoba, ale Biblia uczy, że jeśli jesteś pod opieką Chrystusa, jeśli jesteś pod opieką Kościoła, to nawet jeśli grzeszysz, ciągle jesteś bezpieczny. Ale jeśli wyjdziesz poza ochronę, jeśli wyjdziesz poza ten pas bezpieczeństwa, jeśli przekroczysz tę przysłowiową cienką czerwoną linię, to wydasz na siebie wyrok. Diabeł przyjdzie i ukradnie twoje życie i zniszczy je. Zniszczy je doszczętnie. Może lepiej zrozumiemy teraz, na czym polega to, o czym uczył Paweł, że czasami pewnych ludzi trzeba oddać szatanowi, aby szatan tych ludzi nauczył życia. Chodzi o wykluczenie ludzi ze zboru. W takich sytuacjach, w których żyją w ciągłym buncie przeciwko Chrystusowi, kiedy już wiadomo, że nie da się z tych ludzi pojednać z Chrystusem, że oni sami nie chcą tego pojednania. Nie chcą pojednania z Kościołem. Bezwzględnie należy ich wyrzucić poza obręb Kościoła. Dlatego, że to jest jedyna szansa dla tych ludzi, żeby widząc perfidię szatana, widząc jego podłość, doświadczając na własnej skórze jego kłamstw, jego chamstwa, jego zdziczenia, doszli do wniosku, że nie chcą tak żyć. Nie chcą tak żyć. Że życie z Chrystusem może nie było łatwe, ale było prawe. Że życie w Kościele może nie było sielanką, ale jednak było bezpieczne. Historia Judasza pokazuje nam, że przychodzi taki moment, że z pewnymi ludźmi trzeba się pożegnać. I w tym przypadku Jezus pożegnał się z Judaszem. Ludzie na to patrzyli i nie przyjmowali do wiadomości tego, co robi Jezus. Żaden z nich
nie pochylił się nad słowami Jezusa. Ten, któremu podam kawałek chleba, ten jest zdrajcą. Jak Judasz może być zdrajcą? Jak człowiek, który jest z nami 3 lata, może być zdrajcą? Musieliśmy czegoś nie dopatrzeć. Musieliśmy nie zrozumieć. Może jakieś niedopowiedzenie. Zaczynają się szarości. Zaczyna się usprawiedliwianie, a wiecie, co tak naprawdę się dzieje? Bunt przeciwko Bogu. Skoro Jezus powiedział, jesteś zdrajcą, to apostołowie nie powinni w ogóle dyskutować, podnosić głosu. Jeżeli Bóg wydaje wyrok w swoim słowie, to nie ma w dyskusji, nie dyskutuje się z takim wyrokiem. On jest wydany. Jeśli jesteś człowiekiem, który żyje z Bogiem, który ufa Bogu, jest oddany Bogu, to przyjmujesz do wiadomości. Biblia uczy tak, a tak. Na przykład, jeśli Biblia mówi, nie podaje się ręki, nie zasiada się do stołu z ludźmi, którzy skłócają braci, to o czym tu dyskutować? Ja wiem, o czym ludzie dyskutują. No tak nie można. Ja nie mam przekonania, żeby go tak zostawić. Chcesz być mądrzejszy od Boga? To ty wiesz lepiej niż Bóg? Ty jesteś tym, który ośmiela się podnosić, że Bóg się pomylił? To straszne, co potrafimy robić, mając własne przekonania. Mogę tylko kończąc powiedzieć, Panie Jezu, otwórz ludziom oczy, aby nie byli ślepi, aby nie pogłupieli i nie poumierali, tylko dlatego, że mają własne przekonania. Amen.